Prowadzę firmę obecnie. Kiedyś się ścigałem, byłem zawodowym kolarzem. Ścigałem się 22 lata, między innymi 11 lat we Francji. A od 20 lat prowadzę firmę, również jakby w mojej profesji, związaną z rowerami. Robimy dystrybucję produktów markowych, między innymi Mafika, Michelina, Rockshoka, rowerów Felta. Dostarczamy te produkty polskim sklepom. Oprócz tego również jakby współpracujemy mocno z grupami zawodowymi i z klubami kolarskimi. No, organizujemy właściwie i uczestniczymy w wielu różnych imprezach rowerowych. Z maratonami włącznie, tak jak dzisiaj Tour de Pologne w Krakowie i tutaj właśnie też jesteśmy. Ja osobiście jestem zastępcą dyrektora wyścigu Czesława Langa. On jest dyrektorem generalnym. Ja go zastępuję również, jak trzeba, podczas wyścigu na trasie. Czyli moja rola jest od startu właściwie do mety. Dbamy o bezpieczeństwo kolarzy, żeby nic się nie wydarzyło na trasie. Czyli generalny taki ład i porządek, jak się grupa porwie, jak powiedzmy jest sytuacja nieraz, gdzie jest droga jakaś zwężona, czy olej rozlany, to właściwie mamy pod kontrolą właściwie cały wyścig. Służby policyjne, czy jakiś wypadek, czy jakaś kraksa poważna, to wszystko właściwie nadzorujemy, żeby to wszystko przebiegało perfekt. Natomiast nasi ludzie z firmy, w związku z tym, że jesteśmy przedstawicielem Mafika na Polskę, również już od 15 lat robimy serwis neutralny na największych wyścigach. Byliśmy również raz na Tour de France, ale od 8 lat robimy również serwis neutralny podczas Tour de Pologne i wielu innych wyścigów w Polsce. Te właśnie auta żółte, które widzimy, to są nasze auta, gdzie zabezpieczamy kolarzy od strony jakby kraks, od strony również defektów. Tam, gdzie nie mogą dojechać wozy techniczne, bo wozy techniczne są puszczane za kolarzami dopiero, jeżeli jest przewaga większa jak minutę. Natomiast wóz neutralny, który zabezpiecza wszystkich kolarzy bez wyjątku, właśnie już po 30 sekundach może się włączyć, a w górach właściwie jedzie bezpośrednio, co też jest ważne, bezpośrednio za sędzią głównym, czyli za peletonem, tam gdzie peleton właśnie się rwie, jedzie i udziela pomocy technicznej wszystkim zawodnikom. Ja w ogóle pochodzę aż z Podlasia, przyjechałem do Wrocławia, właściwie jak stoję. Miałem tylko pieniądze na drogę w jedną stronę. Tutaj przyjechałem do kolarstwa właściwie, bo tam się ścigałem, tam były marne warunki na dalszy rozwój. I praktycznie, no, ja mówię, jeżeli mam coś dokonać tutaj w tym Wrocławiu, stojąc na ulicy, nie mając nic, to tylko mogę przy jakby patronacie Pana Boga coś już osiągnąć i właściwie nigdy, mimo swoich słabości, nigdy nie odstępowałem od tego punktu, że Pan jest. Dzisiaj to mogę powiedzieć, że doświadczyłem sam po wielu, wydawałoby się, klęskach, które mnie napotykały na drodze. Odbierałem to na początku jako klęski, a później, jak się okazywało, że Pan Bóg mnie zawracał z tej złej drogi, że mówi: człowieku, to nie jest ta droga. I się okazało, że mówię, no, mógłbym podać tu wiele przykładów, że właściwie to dzięki Panu Bogu tak się potoczyły losy, a nie tak. Bo tamta droga była zła, bo jakbym tą drogą szedł, już dzisiaj by mnie nie było. Dlatego też nigdy nie zapominałem również o Panu Bogu. Byłem w wielu krajach, odwiedziłem cały świat, właściwie z Meksykiem włącznie, będąc ścigając się jako kolarz. Ale zawsze pamiętam, mimo że nie wszystkie znam języki, znam język francuski, potrafię się po włosku coś tam dogadać, ale,
Ale jadę do kościoła. Ja byłem trzy razy również na takiej prywatnej, a właściwie raz zorganizowanej pielgrzymce również u ojca Pio. Co jest takim, on jest moim patronem. Ja mam ten znaczek ojca Pio. Objechał ze mną, odkąd on został wyświęcony. On jeździ ze mną wszędzie. To jest, ja bez niego się nie ruszam nigdzie. Ja wiem, że jak on jest w przyjmie, to ja jestem bezpieczny i spokojny. Człowiek musi się od czasu do czasu pójść, nawet jak ma taki opór, to uważam, że musi pójść przy takiej okazji, czy przy mszy świętej w niedzielnej, ale przychodzi taki moment, że mówię, no muszę iść do spowiedzi, no muszę przyjąć komunię. No ja powiem tak, że no nie wyobrażam sobie jakby mszy bez komunii. Nawet jak nie jestem u spowiedzi, to muszę poczęstować chleba pańskiego, po prostu. Jestem gdzieś za granicą, obojętnie gdzie. Jak idę, muszę na każdej mszy być u komunii, po prostu. No, ja tu muszę się pochwalić, że my żeśmy odbyli w tym roku 12. pielgrzymkę już z rzędu do Częstochowy. Się nazywa Kolarska Pielgrzymka z Wrocławia na Jasną Górę i z powrotem. Wyjeżdżamy w sobotę, a wracamy w niedzielę. Taka data stała to jest Start Tour de France, czyli to jest pierwszy weekend lipca. W tym roku byliśmy również, 30. wyjechaliśmy. Pierwszego wróciliśmy. Powiem tak, że na pierwszej pielgrzymce uczestniczyło nas 7 ludków na rowerach i 2 osoby towarzyszące. Ostatnio dołączyła do nas, w tym roku wyjechało z Wrocławia 100 ludzi, 90 kilku na rowerach, a dojechało jeszcze 2 grupy górali, jedni z Dębicy, inni z Ochotnicy. Było nas razem 150 osób. Nie agitujemy w ogóle, nie robimy żadnej reklamy, nie namawiamy nikogo. Każdy sam się komunikuje między sobą, czy chce jechać, czy nie chce jechać. Po prostu to jest jakby wolna wola każdego uczestnika tej pielgrzymki. I to ma to do siebie, że właśnie, że ludzie tam jadą spontanicznie. Boimy się, że któregoś dnia może pojechać 500 ludzi i nie wiemy, jak to logistycznie, czy my jesteśmy, będziemy w stanie ogarnąć. Po tych wszystkich spostrzeżeniach tych ostatnich pielgrzymek widać, że no ludzie po prostu garną do Pana Boga. No chcą coś od siebie, coś zawieźć do tej Częstochowy, tam coś uzyskać. Jedni jadą podziękować, inni jadą prosić, tak jak my wszyscy. Rowerzyści to są ludzie z charakterem i myślę, że po tych spostrzeżeniach do tej pory, które myśmy tam wynieśli, to wszyscy są szczęśliwi. Mamy to zorganizowane tak, że jedziemy na tą pielgrzymkę, zajeżdżamy, mamy tam hotel przy Jasnej Górze, mamy drogę krzyżową własną. Prowadzi to do tej pory przez 9 razy prowadził to franciszkanin, ojciec Bonaventura, który jakby współzałożyciel tej pielgrzymki razem ze mną. To myśmy, żeśmy wpadli na taki pomysł, żeby coś takiego zrobić i to funkcjonuje. Tak mówimy, jakby było 10, to by było dobrze tych pielgrzymek. Już jest 12, no będziemy jeździć. Widać, że ochotników nie brakuje. Później mamy mszę na Jasnej Górze. Oczywiście apel jasnogórski, kto chce. I później śpimy, no i 180 wracamy do Wrocławia. Widać, że brać Kolarska również bez Pana Boga się nie może obyć. My jesteśmy normalni zjadacze chleba, normalni ludzie, ale potrzebujemy po prostu też tej siły, tej determinacji, tej wiary, no bo do kogo się ma człowiek odwołać, jak nie do Pana Boga. Kiedy bida w oczy zagląda, no to właśnie wtedy przypominamy, że jeszcze jest Pan Bóg, może jeszcze coś się da wskórać, czy to w chorobie, czy to powiedzmy w rozwiązywaniu różnych problemów. W związku z tym, no potrzebujemy Pana Boga. Na tą pielgrzymkę jeżdżą ludzie, którzy... No na pierwszej pielgrzymce był jeden nasz przyjaciel, który 30 lat nie był w kościele.
po raz pierwszy pojawił się w kościele po 30 latach na tej pielgrzymce. Dziś przejechał bodajże 9 pielgrzymek, na 12. I on uczestniczy, to się nie zdarzało wcześniej. Wielu ludzi takich, co jechało, mówią, bo ktoś go tam namówił i tak sobie myślał, to są spostrzeżenia i jakby ci ludzie opowiadali mi osobiście później po pielgrzymce. Mówi, wiesz, jechałem tak sceptycznie nastawiony, bo tam mi kolega namówił, mówi, a co ja tam robił w tym kościele, na tej pielgrzymce. Tam to ja z wiarą nie mam wiele wspólnego. Natomiast wrócił z pielgrzymki inny człowiek i mówi, wiesz co, nie wiedziałem, że to tak jest pięknie, nie wiedziałem, że to tak może być. Nieraz z Czesławem modlimy się w samochodzie do świętego Antoniego, żeby chmury przegnał, jak jest niebezpiecznie, po to, żeby kolarze mogli bezpiecznie, sami byliśmy kolarzami, wiemy jak gdzieś w górach, na zjazdach, na krętych, niebezpiecznych drogach, jak jest niebezpiecznie. W związku z tym nic, tylko modlimy się, po prostu modlimy się, odmawiamy modlitwę, żeby Pan Bóg te chmury przegnał. No i tak jest, że chmury się nieraz, no mieliśmy kilka przykładów, że się chmury pozbierały i mówimy, no będzie lać. Prysnęło, pokropiło właściwie trochę i za chwilę patrzymy, jakoś bokiem burza poszła. Mogę powiedzieć, no to można odebrać jako cud, jak jechaliśmy do Częstochowy, że 8 ludzi w zeszłym roku zrezygnowało z jazdy i jechaliśmy w sektorach po mokrym, ale nigdy w deszczu. Czyli deszcz albo był za nami, albo był przed nami. Też takie były rzeczy. No, można to różnie interpretować, różnie odbierać, ale no, jakaś palec Boży gdzieś nad nami czuwał i czuwa. Tak samo nad tym peletonem. Tu startuje 200 ludzi. Był wyścig w Katowicach i Będzinie, gdzie po ulicach miasta. To jest naprawdę duże niebezpieczeństwo. No, na razie nikomu włos z głowy nie spadł. Wiadomo, kraksy jakieś tam były, są tak jak normalnie. Człowiek idzie, się potknie, ale też... Właśnie, no byliśmy z Czesławem też, jak w Częstochowie wyścig jechał, to byliśmy na apelu jasnogórskim również. Pomodlić się po to, żeby tamci Paulini również modlitwy odmówili, żeby ta pogoda i bezpieczeństwo w wyścigu jakoś przetrwało. Kościół jest, jak się okazuje, nigdy nie był pokonany. Może tak. Kościół zawsze się ostał i nie takie reżimy już walczyły z Kościołem, Kościół się ostał, bo jakby tylko sam ksiądz został goły w tym kościele, to by przegrał, to by po prostu by go pokonano. Natomiast, no niestety, ale tak jak Jasna Góra się ostała poprzez tyle różnych wojen, zamieszania, się ostała, tak samo kościół, nawet jak go zburzą, to powstaje, ludzie budują nowy kościół, po prostu im jest potrzebny. Ja uważam, że kościół jest człowiekowi niezbędny, no bo gdzie pójdziemy? Do restauracji się pomodlić? No musimy tam w skrytości, w skupieniu pójść do tego kościoła i no kościół sam w sobie jako mur nie jest Panem Bogiem. My chodzimy tam do świątyni Pana po to, żeby właśnie pomodlić się do Pana Boga. W związku z tym no ludzie różnie to interpretują. Ja ich staram się rozumieć, ale nieraz prędzej młodzież zakontaktuje niekiedy niż ludzie dorośli. Mój przykład jest taki, że ja do kościoła, ja nie agituję, ja nie namawiam, ja nie rozmawiam, tylko ja robię. Jak mówię, kto idzie do kościoła, idziemy do kościoła i kto idzie do kościoła, bo idę do kościoła. Na przykład, jak gdzieś jestem, na przykład jesteśmy gdzieś na wyjeździe, bo to jest najczęściej, tak? Albo byliśmy na zgrupowaniach na przykład. W związku z tym, a to ja idę i ten idzie, trzeba się organizować jakby, po prostu. Osobiście mi też się nieraz nie chce iść do kościoła, przyznam szczerze. Też jest taki nieraz, że człowiek znużony, ale mówię, no kurde,
Pan, no nie można się zwracać, tylko ciągle daj, Panie Boże, pomóż, Panie Boże. No mówię, kurde, bym nieraz leci jakiś tam mecz, a mówię, nie, no idę do kościoła, nie? Albo idę na ostatnią mszę, która jest we Wrocławiu o 21:30 i mówię, no nie, nie chcę iść, ale idę. No muszę iść po prostu. A nieraz po prostu też się zaniedbam, no. To jest taka, no, taka ludzka słabość. No człowiek pamięta, jak jest w biedzie, to co przypomina o Panu Bogu, a jak jest tylko dobrze, no to tak, a no, no Pan Bóg wie, że ja przecież bym chciał pójść do tego kościoła i się pomodlić. Natomiast to tak jak człowiek jest, ma swoje słabości. Natomiast no, generalnie powiem tak, że ja staram się na przykład uczestniczyć również w takich problemach kościelnych, no bo jak widzę, ksiądz gdzieś tam się boksuje, bo ludzie odbierają w ogóle księży, że ksiądz to jest taka postać, co tylko jeździ samochodem, zgarnia kasę i do widzenia, i ma klawę życie. Natomiast pytam się mojego kumpla takiego, który właśnie mówi, a bo to, tak właśnie takie miał zdanie. Ja mówię, no to powiedz mi to pytanie, dam ci dzisiaj Mercedesa, dam ci pieniądze, czy chciałbyś być księdzem? Powiedz mi na to pytanie. No nie, ja się nie nadaję. No widzisz, ja też się nie nadaję. Zawsze to tym ojcem moim to był Pan Bóg i jest. Ja do Niego się zwracam, mówię, Panie, jak Ty mi nie pomożesz, kto mi może pomóc? Po prostu no nie wyobrażam sobie jakby odcięcia tej świadomości, że Pana Boga nie ma. To jest po prostu, dla mnie to jest niemożliwe.